Witajcie, kochani. Dawno nic dla Was nie nagrywałam, więc dzisiaj poczułam w przestrzeni, że jest taki moment, żeby się z Wami tutaj spotkać. Jaki temat przychodzi do mnie? Jakby temat, który jest zawsze powiązany z obecnością, prawda? I kiedy w życiu może nastąpić szereg różnorodnych, zaskakujących zdarzeń, w moim odczuciu i w moim rozpoznaniu wszystko, ale to bez żadnego wyjątku, zachęca nas i kieruje w głąb siebie. Więc tematem dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy jest bycie ze sobą. Jak często mamy okazję być tak naprawdę ze sobą, bez różnorodnych relacji wokół, bez różnorodnych wyzwań i obowiązków, pewnie nieczęsto. Ale jeżeli przychodzi taka okazja, warto celebrować ten moment takim całkowitym oddaniem się sobie, takiemu głębokiemu wglądowi, żeby zobaczyć, czym my jesteśmy, jaka jest prawda naszego serca, bez jakby nakładania na siebie pewnych projekcji osób, które być może współtowarzyszą nam w tej ziemskiej podróży. Więc myślę, że każda osoba potrzebuje chociaż chwili dla siebie, prawda? Żebyśmy na moment mogli się zatrzymać w tym odgrywaniu wielu, wielu ról, które gdzieś tam po drodze się nam wydarzyły i dzieją się w tej obecnej chwili, żeby bez tych tak zwanych zewnętrznych luster poczuć i usłyszeć ten wewnętrzny głos, żeby ta chwila obecna mogła odkryć przed nami tajemnicę nas samych. Chociaż ta tajemnica nie może być zawarta w słowach, prawda? Ale właśnie w takim byciu, odczuwaniu głębokim siebie. Więc, kochani moi, cokolwiek w życiu nas dotyka, to dotyka po to, aby uwolnić pewne wzorce. Czy to jest na poziomie relacji, czy na poziomie życia w obfitości, czy na poziomie zdrowia. Więc jeżeli wszystko zaczniemy traktować jako bezcenną informację i dar, to przy zmianie naszej percepcji odczujemy niesamowitą przemianę wewnętrzną. A kiedy ta wewnętrzna przemiana, to wewnętrzne przebudzenie się dla nas wydarza, wtedy cały ten pozorny zewnętrzny świat zaczyna emanować zupełnie z innego poziomu. Przyciągamy do naszego życia innych ludzi, inne sytuacje. Ta myśl, która przez nas przepływa, jest w pełni świadoma, nie jest taką sumą przypadków pewnych naszych uwarunkowań, tylko jest taką czystą, świadomą myślą, która nie jest obciążona jakimś takim ładunkiem oczekiwań, pragnień. Jest po prostu wolną myślą, która jakby wypływa z tego świadomego Twórcy, że to Ty jesteś życiem, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś tą kreacją i kreatorem równocześnie i możesz wybierać z poziomu serca, z poziomu głębokiej świadomości to życie dokładnie tak, jak je przeczuwasz. Więc kochani, zachęcam do takiego zatrzymania, nawet na parę minut w ciągu dnia. Zawsze będę przypominała o świadomym oddechu, o byciu tu i teraz we wszystkich czynnościach dnia, byciu we wdzięczności i takiej otwartości na to, co życie nam podaje, w czym życie się przejawia, a wtedy zupełnie inaczej będziemy się czuli w każdym momencie bez względu na to, co się dzieje aktualnie. Więc proszę teraz na koniec, zamknij ze mną oczy i poczuj, jak to jest, kiedy na ten jeden moment nigdzie się nie śpieszysz, na tą jedną chwilę niczego nie oczekujesz, jak to jest po prostu być i słuchać tej wewnętrznej ciszy,
która nie ma żadnych roszczeń wobec życia, preferencji, pragnień. A jednocześnie jest ta świadomość, że wszystko jest możliwe. Poczuj, jak twoje ciało może się całkowicie odprężyć, bo zwalniasz je na ten moment z funkcji tej nieustannej informacji, w której części siebie jesteś. Czy jesteś wewnątrz siebie, czy tak bardzo rozproszony na zewnątrz różnymi opowieściami, działaniami. Poczuj, jak to jest, kiedy nawet na 30 sekund zatrzymujesz się i po prostu jesteś. Niech ten wspólny oddech, ta cisza naszego pięknego, kosmicznego serca nieustannie przypomina o tym, kim jesteśmy. Kim jesteśmy bez tych etykietek, bez tych dążeń, bez jakiejkolwiek oceny, czegokolwiek. Z miłością przytulam mocno. Kocham. Do zobaczenia już niebawem. Thank you.